Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel i to będzie oczywiście film z Mobile Legends Adventure. Na tym filmie chciałbym podać kilka takich informacji, które mogą wpłynąć na waszą decyzję, czy grać teraz, czy na oficjalnym starcie. No i oczywiście zrobimy sobie samony, bo żeby zacząć pokazywać jakieś poradniki, jakiś content z gry, chciałbym trochę ulepszyć postacie, a przywoływanie jest zawsze spoko. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Także jeżeli chodzi o te informacje, dostałem od was pytanie w komentarzu, czy progres zostanie zachowany, czy po oficjalnym starcie będzie reset. Odezwałem się w tym celu do twórców, zadałem kilka pytań i nie, resetu żadnego nie będzie, czyli wszystko to, co zdobędziecie teraz, co sprogresujecie teraz, wszystko zostanie, nie będzie żadnego resetu. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, serwery obecne wszystkie są globalne, czyli dla wszystkich. Oczywiście trzeba podkreślić, że nie jest gra dostępna jeszcze na całym świecie, ale obecne serwery są globalne, czyli to jest drugi powiedzmy plus, dzięki któremu możecie zdecydować się na grę teraz, bo raz, że nie będzie żadnego resetu, dwa, że serwery są globalne. Jeżeli chodzi o serwery regionalne, to prawdopodobnie po starcie może coś takiego się pojawić, ale jako że te są dla wszystkich, to myślę, że nie ma problemu, czy będzie się grało na Europie, czy będzie się grało na globalnym, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. No i najważniejsza sprawa, kiedy start? Start jest zaplanowany na pod koniec lipca. Czy tak naprawdę będzie? Miejmy nadzieję. I zostało zapowiedziane, że będzie dużo więcej opcji i rozgrywek niż jest dostępne teraz, a teraz jest już ich całkiem sporo, tak naprawdę. Także gra może naprawdę odnieść wielki sukces, jeżeli ruszą z Lekramą taką porządną, jak w AFK Arena to robili przez parę miesięcy, przez dwa dokładnie. Teraz już chyba tego nie robią. Jeżeli ruszą na porządnie z reklamą, jeżeli dodadzą dużo więcej rozgrywek, typu gildie i tak dalej, to naprawdę gra może niekoniecznie przebić AFK Arena, ale może to być druga gra warta uwagi zdecydowanie. Także przechodzimy już oczywiście do samonów. Jak widać mam 300 friendship samonów, znaczy 30 w sumie. I jak wiadomo jest event, dzięki któremu jeśli wysyłacie serduszka swoim znajomym, otrzymujecie tych serduszek więcej. Ja polecam taki mały trik. Dodawajcie znajomych, wysyłajcie serduszka, odbierajcie serduszka, później ich usuwajcie, dodajecie kolejnych i ten event tak naprawdę możecie zrobić w 1-2 dni. Nie jest to myślę, że oszustwo. Myślę, że jest mimo wszystko jakiś limit, bo jeżeli by nie było, to można by było robić takich samonów po 100-200 dziennie. Ale to taki mały trik. Także zaczynamy sobie oczywiście od zwykłych samonów friendshipowych, bo tych chyba nie będę robił, nie mam 10, a pojedyncza to długo trwa. Także zaczniemy sobie od serduszek, 10-krotne. I nie ma żadnej legendy niestety, ale w tej grze jest akurat fajne to, że jak widać dużo postaci leci nam 3-gwiazdkowych, czyli można to powiedzieć, że to jest odpowiednik rzadkich, czyli niebieskich z AFK Arena. No zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o samony. Tylko jedna, dwie zielone postacie, powiedzmy, na 10, także chyba to jest dosyć dobra oznaka. Teraz nie wiem, czy w sumie mi poleciała legenda, bo nie wyszedłem i nie sprawdziłem, czy jest animacja, ale chyba nie będzie. Ale zobaczcie, ile czwórek mi leci. Ze zwykłych friendshipów, których można odbierać codziennie i tak jak mówię, robić sobie ten trik z usuwaniem znajomych, tych, których dodajecie tylko po serduszka, możecie sobie spokojnie 10 samonów dziennie robić, myślę. No i zobaczcie, ze zwykłych friendshipów 3 czwórki, tak naprawdę tylko 3 zielone te. No myślę, że bardzo fajne. Także oczywiście jedziemy dalej z tymi friendshipami. No i nie ma legendy, no ale to są wiadomo serduszka, więc nie ma co tutaj się spodziewać jakichś fajerwerków. Aczkolwiek i tak oczywiście dużo leci tego tych potrzebnych rzeczy, ponieważ łatwo zrobić sobie postać na 6 czy nawet na 7, czyli 7 gwiazdek, takie zwykłe postacie, odpowiedniki legendarnych z AFK Arena, czyli te, które mogą mieć tam 160, tutaj mogą mieć 200. Zrobimy sobie teraz premiumy.
Czy będzie jakaś legenda? Nie będzie legendy. Jedną mogę mieć gwarantowaną, ponieważ odbiorę sobie ją z eventu. W ogóle ciekawe jest to, że tutaj leci więcej jedynek niż z tych friendshipów. Zdecydowanie te friendshipy, zobaczcie te rejty. Jeżeli chodzi o friendshipy, szansa na jedno i dwugwiazdkowe jest bardzo mała, na trzy jest największa. A jeżeli chodzi o premiumy, to na jedynkę i dwójkę jest większa niż u friendshipów. Więc trochę dziwne, myślę, że to powinno zostać trochę zmienione. Z tych premiumów no nie powinno lecieć, przede wszystkim według mnie jedynki nie powinny w ogóle tam lecieć, tylko od dwójki. Ale tak jak mówię, no jest to otwarta beta, także możemy się spodziewać jeszcze dużych zmian. No nie ma legendy coś. Ale jest Rafaela, czyli może być oczywiście. Zobaczę jak to wygląda, jeżeli chodzi o event. Czy mogę sobie już przywołać tą gwarantowaną postać, czy nie za bardzo? 479 i... Czyli teraz, po tych samonach będę mógł sobie odebrać gwarantowaną piątkę. Miejmy nadzieję, że poleci mi jeszcze jedna piątka z samonów. I poleciała piątka, czyli fajnie, już się bałem, że na tym filmie w ogóle nic nie poleci. Będzie tragedia. Tak swoją drogą, Saber. O Sabera mnie swoją drogą pytaliście, to przynajmniej teraz będę mógł go przetestować. Także poza odcinkiem zrobiłem sobie jeszcze jedno przywołanie. W sensie tylko dziesięciokrotne jedno. I poleciały mi dwie piątki, Estes oraz Hylos. Estes to jest bardzo dobry healer swoją drogą. W mobie był bardzo dobry. I tutaj też jest bardzo dobry. Szkoda, że tego nie nagrałem. No ale cóż, może teraz druga piątka jeszcze będzie? No niestety nie, ale mamy Sabera. To jest w sumie mój pierwszy asasyn. To jest asasyn, nie? Tak przynajmniej myślę. Tak to by miało oczywiście sens. Gdzie jest ten Saber? Także jest to oczywiście asasyn. Pierwszy taki. Jeżeli chodzi o skille, no to nie będę tutaj jakoś się wywodził z tego. Po prostu go sobie przetestuję. Dodam na pewno do drużyny. Myślę, że za Alucarda na stałe pójdzie. Ale jeszcze oczywiście to nie jest koniec, ponieważ mamy gwarantowane przywołanie piątki. Proszę bardzo. I musimy to zrobić chyba w ten sposób. Naprawdę? Czy ja właśnie dostałem cyklopa? No nie ukrywam, że tym jestem akurat trochę zawiedziony. Tak jak Saber w porządku, tak jestem. Znaczy w sumie w AFK Arena też to ma miejsce niestety, że jeśli przywołujemy elitarne postacie, to mogą to być postacie takie jak Vedan, takie jak Sylvina, czyli te postacie, które mogą mieć 160. Według mnie jest to trochę niefajne. Powinni to usunąć i z AFK Arena, i z Mobile Legends. Jeżeli chcemy dostać elitarną postać w AFK Arena, a tutaj pięciogwiazdkową, no to powinny to być naprawdę pięciogwiazdkowe postacie, te tutaj epickie. A nie Cyklop, który jak widać jest odpowiednikiem legendarnej postaci z AFK Arena. Także to by było oczywiście na tyle. Samony, czy udane, czy nie, no to się okaże, bo nie wiem, żadne tier listy jeszcze do tej gry nie istnieją. Myślę, że pierwsze zaczną powstawać dopiero za jakiś czas. Także oczywiście dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Myślę, że mam zamiar nagrywać trochę więcej tej gry, trochę więcej sprawdzić. Jak mówię, jest to otwarta beta, czyli wiele się jeszcze może zmienić, wiele może zostać dodane i zostało zapowiedziane, że zostanie dodane przede wszystkim. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, do zobaczenia na kolejnych filmach z Mobile Legends i AFK Arena.